Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie, Cyprian Gutkowski. Tu już 312 Cyber, tym razem Cyber Raport. Mamy środę i 348 dzień roku, a 14 dzień grudnia. Znany jest to dzień jako Dzień Małpy oraz Dzień 47 Roninów. Nie wiem, dlaczego dzień 47 Roninów, przyznam się, że nie sprawdziłem, ale brzmi to bardzo ciekawie, więc myślę, że można sobie zgooglować. Do końca 2022 roku pozostało nam jeszcze 12 dni roboczych tylko i aż 6 dni wolnych od pracy. No i jeszcze raz Was powitam przy mikrofonie Cyprian Gutkowski, wyselekcjonowane przez moją osobę dzisiejsze informacje. Mogłem ich załatwić jeszcze kilka więcej, ale wydaje mi się, że te będą najciekawsze. Być może jutro podzielę się tymi, które odpadły przez moje dzisiejsze sito. Hakerzy aktywnie wykorzystują lukę Citrix ADC i Gateway Zero Day. Druga informacja. Nowa, aktywnie wykorzystywana luka Zero Day wykryta w produktach Apple. Informacja trzecia. Zhakowano zweryfikowaną sieć udostępniania informacji FBI InfraGuard w zasadzie zidentyfikowanych osób, a nie informacji, ale o tym za chwilę. I wreszcie informacja czwarta. Ukazał się już trzeci coroczny globalny raport CISO, który identyfikuje istotne zmiany w zatrudnianiu, zatrzymywaniu utalentowanych osób na tym stanowisku w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Także szybciutko wracamy do informacji pierwszej. Jak mówiłem, jedynka to hakerzy, którzy aktywnie wykorzystują lukę Citrixa Zero Day. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego NSA poinformowała we wtorek, że grupa znana jako APT5 aktywnie wykorzystuje lukę Zero Day w Citrix Application Delivery Controller, czyli ADC, i Gatewayu, aby przejąć systemy. Krytyczna luka w zabezpieczeniach umożliwia zdalne wykonanie kodu. Została zidentyfikowana jako CVE-2022-27518. No i może pozwolić na to, aby nieuwierzytelniony atakujący zdalnie wykonywał polecenia na podatnych urządzeniach i przejął nad nimi kontrolę. Pomyślne wykorzystanie wymaga jednak skonfigurowania urządzenia Citrix ADC lub Citrix Gateway jako dostawcy usług SAML SP lub dostawcy SAML IDP. Luka dotyczy następujących obsługiwanych wersji Citrix wersji. Jest to Citrix ADC i Citrix Gateway 13 Gateway 13.0 przed 13.0.58.32, Citrix ADC i Citrix Gateway 12.1 w różnych tak naprawdę modułach od 65.25 poprzez 55.291. Są to różnego rodzaju Citrixy. To dokładnie dotyczacie jak zwykle w linku, który zamieszczamy pod informacjami od nas. Nie dotyczy to tylko Citrixa i Citrix Gatewaya w wersji 13.1. Firma stwierdziła również, że nie ma jakichś innych dostępnych obejść poza wyłączeniem uwierzytelnienia SAML lub aktualizacją do bieżącej wersji, więc tak trzeba zadziałać. Dostawca jak najbardziej zachęca klientów właśnie do patchowania i do zastosowania najnowszej poprawki. Uważa się, że ta grupa APT5 znana jest również jako Bronze Fleetwood, Keyhole Panda czy Manganese, działa w imieniu tak naprawdę interesów chińskich, więc kojarzona jest z rządem chińskim. Microsoft w zeszłym miesiącu zwrócił uwagę już na historię chińskich hakerów, cyberprzestępców, którzy korzystali właśnie z luk Zero Day, które nie były do końca jeszcze rozszyfrowane. Wiadomość o błędzie w Citrix pojawiła się też dzień po tym, jak Fortinet ujawnił poważną lukę, która umożliwia także zdalne wykonanie kodu w urządzeniach FortiOS SSL VPN. I ta luka jest znana jako CVE-2022-424-75. Bardzo wysoki wynik krytyczności, bo mieszczący się w skali 9.3 na skali do
10. Jeżeli szukacie więcej informacji technicznych, no jak najbardziej odsyłamy do linków pod naszym podcastem. Tam na pewno je znajdziecie, ponieważ są tam linki do tekstów źródłowych, które potem też odsyłają do innego rodzaju źródłowych materiałów. Informacja druga. Nowa aktywnie wykorzystywana luka Zero Day wykryta w produktach Apple'a. Tutaj mamy do czynienia z, że we wtorek firma Apple wprowadziła aktualizację zabezpieczeń dla systemów iOS, iPadOS, macOS, tvOS i przeglądarki internetowej Safari, tak aby wyeliminować dzięki nim nową lukę Zero Day, która może spowodować oczywiście wykonanie złośliwego kodu, która spowoduje dostęp do urządzenia. Ten problem jest znany jako podatność CVE-2022-42856. Został opisany przez Apple'a jako problem z pomieszaniem typów w silniku przeglądarki WebKit, który może zostać uruchomiony podczas przetwarzania specjalnie spreparowanej zawartości, co w efekcie prowadzi do możliwości wykonania dowolnego kodu. Firma powiedziała, że jest świadoma, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany w wersjach iOS wydanych przed iOS 15.1, więc ma dowody na wykorzystywanie tej podatności, tej luki Zero Day. Szczegóły dotyczące dokładnego charakteru ataków nie są jeszcze w chwili obecnej znane. Prawdopodobne jest, że obejmowały one przypadek też inżynierii społecznej lub waterholingu, ten wodopój musiał mieć jakieś znaczenie w celu zainfekowania urządzeń, kiedy odwiedzane były strony czy też domeny za pośrednictwem klasycznej przeglądarki Safari, która używana była na urządzeniach Apple'a. Warto zauważyć, że tak naprawdę każda przeglądarka innej firmy dostępna na iOS, w tym też Google Chrome, Mozilla Firefox czy Microsoft Edge, musi korzystać z silnika renderującego WebKit ze względu na ograniczenia, które nałożył na nie Apple, więc także jeżeli korzystało się z tych innych przeglądarek, to też mogło dojść do infekcji. Samo odkrycie i problem zauważył Clement Lessing z grupy Google Trade Analysis Group. Firma Apple zgodziła się z tym, naprawiła błąd, poprawiła swoją obsługę. Aktualizacja, która jest dostępna na iOS, na iPady, macOS i tvOS i samą przeglądarkę Safari pojawiła się 2 tygodnie po tym, jak Apple załatało ten sam błąd w iOS 16.1 i 2. Miało to miejsce 30 listopada. Poprawka tak naprawdę jest to już rozwiązanie 10. luki Zero Day wykrytej w oprogramowaniu Apple. Czy to dużo, czy nie? Zostawiam to waszym sumieniom. Od początku roku właśnie już tak naprawdę 9 tych luk zostało załatanych jako Zero Day. Jest to też właśnie, przypomnieć, aktywnie wykorzystywana też 9. luka. No przechodzimy do informacji trzeciej. Zhakowano zweryfikowaną sieć udostępniania informacji FBI InfraGuard. No czym jest taki InfraGuard? InfraGuard jest to program, który prowadzi przez Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI. Jest on prowadzony w celu zbudowania partnerstwa w zakresie różnego rodzaju wymiany informacji o zagrożeniach w świecie cyber, ale również fizycznych. Ma na celu wymianę informacji pomiędzy rządem a sektorem prywatnym. W tym tygodniu została wystawiona na sprzedaż baza danych, która zawiera dane kontaktowe ponad 80 tysięcy członków tej grupy InfraGuard. Pojawiła się ona na anglojęzycznym forum poświęconym cyberprzestępczości. Odpowiedzialni za to przestępcy komunikują się bezpośrednio z samymi członkami portalu InfraGuard, używając nowego konta, które jest z przybranym nickiem, teoretycznie niby prezesa branży finansowej. Konto, którego korzystają się przestępcy, zostało, co ciekawe, potwierdzone przez FBI, ale o tym też za chwilę. 10 grudnia na nowym forum dotyczącym cyberprzestępczości Breached pojawił się nowy wątek sprzedażowy, nowy wątek z ofertą handlową. Pojawiła się właśnie tam baza danych użytkowników InfraGuard, która zawierała nazwiska i dane kontaktowe. Dziesiątek tysięcy, dokładnie 80 tysięcy, o czym mówiłem wcześniej, członków InfraGuard. O tyle jest to istotne, że
Są to dość istotne osoby w świecie zarówno biznesowym, jak i bezpieczeństwa, bo ponieważ program, ten InfraGuard miał być dokładnie sprawdzonym programem, kto jest kim, spotkały się tam kluczowe osoby ze stanowisk w sektorze prywatnym, związanych zarówno z bezpieczeństwem cybernetycznym, ale też bezpieczeństwem fizycznym w różnego rodzaju firmach. Osoby tak naprawdę, które zarządzały większością infrastruktury krytycznej kraju, między innymi wodociągami, sektorem energii, firmy komunikacyjne, finansowe, transportowe, wszelkie firmy, zarówno też z sektorów produkcji, czy też wreszcie ta opieka zdrowotna, czy nawet sama energetyka jądrowa. InfraGuard tak naprawdę łączył tych właścicieli, czy też dyrektorów, menadżerów tej infrastruktury, w dużej mierze infrastruktury krytycznej, operatorów, ogólnie interesariuszy bezpieczeństwa z FBI. Było to w celu zapewnienia edukacji, tworzenia sieci wymiany informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa i ogólnie ryzyk, więc samo forum, sam rodzaj komunikacji bardzo szczytny, natomiast okazało się, że nie do końca dobrze strzeżony. Jak to się tak naprawdę wydarzyło? Tutaj Kerbson Security, z którego informacji korzystaliśmy, link oczywiście pod naszym podcastem, skontaktował się ze sprzedawcą bazy danych, na tym, który jest członkiem forum tego Breached i używa nika USDOD, czyli United States Department of Defense, tak? Czyli podszywa się pod Departament Obrony USA i jego pieczęcią jest podobno właśnie pieczęć Departamentu Obrony USA. No i ta osoba sprzedająca powiedziała, że uzyskała dostęp do systemu InfraGuard, składając wniosek o nowe konto, do czego użyła nazwiska i numeru ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia i takich innych powszechnych danych osobowych dyrektora generalnego jednej z firm, która zdaniem tego przestępcy była bardzo prawdopodobna, że uzyska członkostwo w InfraGuard. Dyrektor generalny, o którym mowa, obecnie jest szefem dużej amerykańskiej korporacji finansowej, która ma bezpośredni wpływ na zdolność kredytową większości Amerykanów. Nie zdecydował się na komentarz dla tutaj ekspertów piszących artykuł. Natomiast sam przestępca powiedział, że złożyli aplikację na fałszywe nazwisko w listopadzie. Zawierała ta aplikacja o dołączenie do tej grupy kontakt adresowy e-mail, który został skontrolowany, ale także prawdziwy numer telefonu komórkowego tej osoby. No i tutaj podczas rejestracji natomiast można było wybrać, czy chcemy wybierać zatwierdzenie przez maila, czy przez telefon. Gdyby była możliwość tylko przez telefon, no to przestępca miałby problem ze względu na to, że nie dysponował telefonem osoby, pod którą się podszywał. Natomiast adresem e-mail już, który podał, jak najbardziej, więc wniosek taki został zatwierdzony i osoba, przestępca uzyskał dostęp do systemu InfraGuard, więc dzięki temu mógł się tym posługiwać. Wiadomo, że te też uwierzytelnienie potem dwuskładnikowe też polegało na korzystaniu z maila, z zatwierdzaniu wejścia, a nie przez telefon, gdyby polegało tylko właśnie na telefonicznym lub na jakimś tokenie wydawanym konkretnie, osoba taka nie miałaby możliwości do wejścia na to forum. Łatwo było się bardzo dostać do tego forum, jak również powiedział przestępca, że uzyskał wszelkie te informacje o innych osobach za pomocą skorzystania, za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji API, który jest wbudowany w kilka kluczowych elementów strony internetowej. Pomagają one członkom InfraGuard łączyć się i komunikować ze sobą. Przestępca powiedział po prostu, że poprosił znajomego o napisanie skryptu w Pythonie, który zebrał wszelkie informacje z tego interfejsu API, zostały pobrane wszelkie dane użytkowników InfraGuard. No i aby udowodnić też tutaj ekspertom piszącym artykuł, że nadal posiada do niego dostęp, napisał do jednego ze znajomych, który jest tych ekspertów, który jest członkiem InfraGuard, wiadomość poprzez ten portal, no i faktycznie zostało potwierdzone, że osoba ta daną wiadomość otrzymała. Przestępca chce za swoją bazę 50 tysięcy dolarów. Sam mówi, że to cena wysoka, ale będzie miał z czego schodzić. No ja nie wiem, czy to cena tak wysoka za dane wszystkich szefów
ochrony cyber, fizycznej infrastruktury krytycznej i innych przedsiębiorstw, które w jakiś sposób są istotne dla rynku, no i dla FBI. Wydaje mi się, że to nie jest wygrywana cena, ale on sprzeda za mniej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście żartuję, to może się kontaktować z tym przestępcą. Wreszcie informacja czwarta, czyli trzeci coroczny globalny raport z CISO, który identyfikuje istotne zmiany w zatrudnianiu i zatrzymywaniu talentów z tej dziedziny w bezpieczeństwie. W 13 grudnia w Nowym Jorku ogłoszono doroczny raport Global CISO Research Report, który zawiera spostrzeżenia i dane oparte na rozmowach z CISO z kilku branż. Ogólnie przeanalizowano profile 470 dyrektorów do spraw bezpieczeństwa informacji rok do roku, aby zrozumieć zmieniającą się dynamikę na tym kluczowym i krytycznym stanowisku kierowniczym dla wielu organizacji. Badania Merlin Hawk, wydawcy raportu, pokazują, że stanowisko CISO jest stosunkowo niezależne od branży. 84% CISO ma doświadczenie zawodowe w pracy w wielu sektorach, przy czym w chwili obecnej oczekuje się, że współcześni CISO wniosą większy zakres przywództwa w swojej organizacji, staną się bardziej menadżerem, mentorem, przywódcą, a odejdą trochę od bycia ekspertami technicznymi, od tego powinna być inna grupa. Z drugiej strony oczekuje się tych też zdolności technicznych, ale o tym za chwilę. Jak przeczytamy w raporcie, dzisiejsi CISO przejmują obowiązki, które tradycyjnie spoczywały wyłącznie na CEO, który miał działać jako główna brama działu technicznego do szerszego biznesu i rynku zewnętrznego. Teraz poszerzający się zakres wymaga od CISO biegłości w komunikowaniu się zarówno z zarządem, z biznesem ogólnie pojętym, z całym rynkiem akcjonariuszy, no i również z klientami, którymi też powinien się zajmować. Więc powinien taki CISO rozwijać cały szereg swoich miękkich umiejętności komunikacyjnych, przywództwa, strategii. Pojawiają się właśnie też oczekiwania, że CISO będzie wyznaczać nowe standardy branżowe, a sami CISO jako wizje widziani są przy zarządzie bezpośrednio jako dyrektorzy, którzy powinni zasiadać tam jako menadżerowie wyższego szczebla i tak być traktowani. Jakie są też kluczowe wnioski z raportu? Profile CISO zmieniły się. 36% analizowanych CISO z dyplomem ukończenia studiów uzyskało wyższe stanowisko w korporacjach, weszło w jakiś tam sposób do kadry menadżerskiej. Co prawda jest to o 10% mniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było to 46%. Natomiast więcej CISO zatrudnianych jest wewnętrznie. Około 62% zostało zatrudnionych też w innej firmie, co wskazuje na niewielki wzrost liczby CISO zatrudnionych w samym wewnętrznie, 38% w porównaniu z 36% z 2021 roku, więc też korzysta się z tych CISO, którzy pracują w kilku firmach. Wskaźnik rotacji spadł, ale nadal pozostają wysokie. 45% CISO pełni swoją rolę od 2 lat lub krócej, czyli z 53 spadło do 45, czyli coraz więcej CISO jest dłużej niż 2 lata w firmie, czyli 55% pełni tę funkcję ponad 2 lata. Role CISO właśnie nadal się rozszerzają poza tę wiedzę techniczną. W ciągu ostatnich 8 do 10 lat rola CISO stała się rolą CISO Plus, czyli taki CISO Plus inżynier, CISO Plus bezpieczeństwo fizyczne, CISO Plus odporność operacyjna i CISO Plus nawet bezpieczeństwo produktów. Tak czytamy w raporcie. Tutaj Kevin Brown, który jest doświadczonym dyrektorem do spraw bezpieczeństwa z gałęzi cyber, dodał, że obecnie jest ponad 100 krajów też, które mają własne przepisy dotyczące chociażby prywatności danych, co sprawia, że taki CISO w branży międzynarodowej, w jakiejś firmie działającej globalnie, musi mieć szereg wiedzy prawnej, która pozwala na stworzenie odpowiednich przepisów organizacyjnych po to, aby móc robić biznesy właśnie na terenie całego świata. Powinien współdziałać właśnie z zespołami prawnymi, marketingowymi, znać priorytety dla tych swoich sektorów biznesu i dla przeróżnych
firm i krajów, które współpracują z jego firmą. To wszystko musi być wzięte potem pod uwagę przy pisaniu zasad bezpieczeństwa, które taki CISO musi sporządzić. Praca stała się dużo bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej właśnie CISO jest powoływanych od wewnątrz. Badania wskazują na spadek odsetka zatrudnionych z zewnątrz. Do tej pory było to 62%, teraz 64% było w zeszłym roku, 62% w chwili obecnej, 64% w zeszłym, więc o 2% CISO jest więcej zatrudnionych już tylko i wewnętrznie. Co w raporcie się przeczytamy? Ponieważ wzrosło znaczenie bezpieczeństwa informacji, zarządy, organy regulacyjne i akcjonariusze zażądali większej kontroli, lepszego zarządzania ryzykiem, a także większej liczby osób i działów skupiających się na obronie firmy i jej aktywów. Na szczęście przyniosło to pozytywny efekt uboczny w postaci większej wewnętrznej sukcesji na stanowisko CISO. Organizacje mogą szukać talentów skoncentrowanych na ryzyku i kontroli w większej liczbie miejsc niż tylko w biurze CISO. Ogólnie chodziło tutaj w raporcie o to, że zdecydowanie większa część CISO poszukiwana jest na przykład w do tej pory departamentach czy działach firmowych związanych z ryzykiem, związanych z ryzykiem operacyjnym, z audytami, z ryzykiem technologii. Także są to osoby, które do tej pory nie były tak stricte brane na stanowisko CISO, który raczej wywodził się z bezpieczników lub po prostu z bezpieczeństwa właśnie IT ewentualnie. Obecnie same wskaźniki tak naprawdę zmian i tego, co dzieje się w CISO, są nadal dość wysokie z kilku powodów. Ponieważ no, nie jest tajemnicą, że w przeciągu 2 lat CISO za wiele osiągnąć nie może w jednej organizacji. I tutaj, jak sam raport wspomina, są 3 powody, dlaczego te osoby się zmieniają stosunkowo te dość często, to co wspominałem, że te ponad 40 to nadal jest krócej niż 2 lata. Jak piszemy, jak czytamy w raporcie, po pierwsze ich umiejętności nie są na równi i są po cichu wypychani przez firmę ze względu na niezwykle duże zapotrzebowanie na liderów bezpieczeństwa. Często indywidualni współpracownicy awansują do roli CISO, przez co są przytłoczeni w ciągu kilku miesięcy, kiedy nagle okazuje się, że wydaje nam się, że powołamy kogoś z naszej firmy, który był przecież, no przykładowo mamy małą firmę i bierzemy informatyk, nagle zostanie CISO i człowiek z IT stanie się też osobą, która będzie CISO, nagle on zostaje przytłoczony tym całą rzeszą kompetencji miękkich, które powinien posiadać, a on wcale ich nie posiada. W związku z tym formułowane przed nim są nierealistyczne oczekiwania, brakuje mu wsparcia też ze strony współpracowników, jak i samego kierownictwa firmy. Przez to bardzo często dochodzi do zmian, osoba taka nie jest w stanie pełnić swojej roli w sposób skuteczny. Rzeczywiście też firmy nie we właściwy sposób wspierają, to jest ten drugi powód, brak tego dokładnego wsparcia nakierowanego na ten rozwój, taka osoba nie do końca rozumie, co ma robić na nowej funkcji. I wreszcie trzecia, taki CISO bardzo często daje się zwabić lepszą ofertą z innego miejsca. Wciąż brakuje specjalistów do bezpieczeństwa i liderów do spraw bezpieczeństwa. Dlatego firmy bardzo często podbierają sobie CISO, oferując wyższe pensje, świadczenia i różnego rodzaju inne rozwiązania, które pozwalają CISO na zmianę pracodawcy. Tak samo innym czynnikiem prowadzącym do wysokiej rotacji są błędne decyzje dotyczące zatrudnienia, które są wynikiem braku kontroli na to, że należytej staranności w procesie rekrutacji. Bardzo często HR-y też same z siebie nie wiedzą, jakie kompetencje powinien posiadać CISO i jak on powinien sprawować swoją rolę. No, jest to bardzo ciekawy tak naprawdę raport, który można przeczytać. Zwłaszcza polecam go też osobom pracującym w HR-ze, po to, żeby zrozumiały, kto tak naprawdę powinien być w tej roli, kto powinien ją spełnić, żeby właśnie ta rotacja nie była aż tak wielka, o której powodach kilka powodów podałem, a sam raport, jak zawsze odsyłamy do załącznika i pełny raport można przeczytać sobie
już poprzez linki ze strony, na którą my was kierujemy. No i to wszystko tak naprawdę, kochani. To był bardzo długi podcast Cyber Cyber Raport, przedłużony o jakieś 10 minut niż zwykle, ale mam nadzieję, że słuchało wam się go całkiem przyjemnie. To byłem ja, Cyprian Gutkowski, a dzisiaj jest też drugi półfinał Mistrzostw Świata. Francja czy Maroko, na kogo stawiacie? Nie wiem, natomiast jeżeli macie dobrze ubezpieczony samochód, którego chcecie się pozbyć, a niekoniecznie ktoś chce go kupić, to polecam szybki wyjazd do Paryża. Jeszcze zdążycie dojechać do końca spotkania. Myślę, że w Paryżu tak czy siak, niezależnie od wyniku, będzie gorąco i samochód może być spłacony przez ubezpieczyciela. No ale to taki, no nie wiem czy żart, ale trochę czarnego humoru na koniec. To w moim stylu. To byłem ja, Cyprian Gutkowski, a to był Cyber Cyber Raport. Zapraszam was do kontaktu z nami i do bycia razem z nami na dobre i złe. Dzięki bardzo serdeczne. Do usłyszenia.